Pracując nad dzisiejszą aktualizacją bazy świrusów programu Agent, natknąłem się na coś, co jest o wiele bardziej skomplikowane, niż wydawałoby się to na pierwszy rzut oka. Moim dzisiejszym typem do aktualizacji bazy świrusów był poseł John Godson, który zmienił swoją opinię przy tam jakimś kolejnym głosowaniu a propos ustawy. Wiecie, no okolice aborcji, nie? Politycy zajmujący się aborcją są o tyle fajni, że nie zajmują się gospodarką w tym czasie. To jest jedyny plus tego, że zajmują się aborcją, a lubią gadać o aborcji. To jest standardowe. I do pana Johna Godsona ja nie mam żadnych pretensji, czy zmienił na tak, na nie, z nie na tak, z lewo na prawo. To mnie w tym wypadku najmniej interesuje. Pana Johna Godsona ogromnie zasmucało to, że sprawa aborcji jest upolityczniona. I dlatego on postanowił zmienić swoje zdanie, tak jakby jego zmiana zdania już nie była, jakby tam już nie było polityki, jakby nagle na sekundę przestał być posłem. To jest bardzo ciekawe, dlatego pan John Godson jest świrusem tygodnia, ale przyznam szczerze, że przez moment znalazłem jeszcze w telewizji TVN wytłumaczenie, w zasadzie nie wytłumaczenie, tylko takie słowa posłanki śledzińskiej, katarasińskiej z naszej probiznesowej partii Platforma Obywatelska, jest to wiceszefina klubu Platformy Obywatelskiej, która też postanowiła się odezwać a propos tej przemiany, a politycznej całkowicie przemiany Johna Godsona, którego zasmuca, jego to zasmuca, że ta sprawa jest upolityczniona, dlatego zmienił decyzję i będzie głosował inaczej. Pani Iwona powiedziała coś takiego, i to była dla mnie, zanim zacytuję panią Iwonę, zanim wam to przedstawię, to było dla mnie na początek jeszcze zabawniejsze niż John Godson. I nawet zastanawiam się, czy pani Iwonie nie powinniśmy dać tytułu dzisiaj, w dzisiejszej audycji Świrusa Tygodnia. Ona powiedziała coś takiego. Dotarło do niego, że w Sejmie on nie jest od urządzania Polakom życia według własnego, jego osobistego sumienia. Nie wiedział, że tak jest, no to dobrze, że się dowiedział. No i taka śmieszna rzecz, no bo to okazałoby się, że co, że w takim razie dowiedział się, że ma według sumienia pani Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej urządzać życie Polakom, to jego wcześniejsze sumienie było nieprzystające do oczekiwanych, prawda, wyników tego trudu. Ale jak zacząłem sobie tak, wiecie co, przeczytałem sobie to, posłuchałem, napisałem, przyjrzałem się temu, dotarło do niego, że nie jest w Sejmie, że w Sejmie on nie jest od urządzania Polakom życia według własnego sumienia. Moi drodzy, jakie to są wspaniałe słowa tak naprawdę i dlatego od tego zaczynam dzisiejszą audycję. Moi drodzy, oficjalnie mamy pierwszego posła libertarianina w Polsce, która uważa, że posłowie nie są od tego, żeby nam urządzać życie według swoich widzimisię. To jest piękne, to jest wspaniałe, to jest naprawdę pozytywna informacja, z którą no nie mogłem już czekać dłużej, żeby się z wami tym podzielić. Biorę ją na front, nie daję temu żadnego numerka, żadnego dżingla, żadnego sampla, nic po prostu. Iwona Śledzińska-Katarasińska. Pani Iwono, posłanko droga, będziemy panią obserwować, cała nadzieja polskich wolnościowców w pani. Tak, to prawda, żaden poseł nie jest od urządzania życia obywatelom. Według jakiegokolwiek widzimisię, swojego, cudzego, zapożyczonego, nie wiem, cokolwiek. Dotarło do niego, że w Sejmie on nie jest od urządzenia Polakom życia według własnego, jego osobistego sumienia. Nie wiedział, że tak jest, no to dobrze, że się dowiedział. Wspaniale, w ogóle otworzyła się we mnie jakaś szufladka, jakaś nadzieja tak naprawdę, bo przyznam wam szczerze, dzisiejszy odcinek Agenta jeszcze dzisiaj jeszcze będzie unplugged, to znaczy dzisiaj jeszcze będzie bez prądu i najprawdopodobniej przez następne parę tygodni jeszcze będzie bez prądu, ponieważ jeszcze przez jakiś czas nie będę miał sprzętu, mimo tego, że już najważniejsza rzecz związana z jego zakupem, czyli zbiór pieniędzy, zbiórka środków na zakup tego sprzętu jest... Suma, którą zadeklarowałem w zeszłym tygodniu, została osiągnięta, ale pod koniec tego odcinka, jeśli pozwolicie, pod koniec dzisiejszego spotkania będę mówił o tym, bo nie chcę teraz się rozwijać o tym, jak jestem w ogóle zaskoczony i wzruszony tym, że to poszło tak szybko, sprawnie, fajnie i całą masę maili, jaką dostałem a propos pomocy, jaki sprzęt wybrać, gdzie kupić, taniej, jak, tu, tak jest. To wszystko jest wspaniałe i o tym pozwolę sobie wspomnieć gdzieś tam pod koniec audycji. Przejdźmy do tematów, jakie będą dzisiaj dominować. Moi drodzy, coś się zmieniło w moich poglądach politycznych w przeciągu ubiegłego tygodnia i bynajmniej pani Iwona Śledzińska-Katarasińska, szefińska Platformy Obywatelińskiej nie ma z tym nic wspólnego. Jak się nie ma komputera, to człowiek nagle zaczyna czytać. Jest coś takiego. I chociaż teoretycznie ja sporo spędzam z książką w ręku, to spędziłem jeszcze więcej w tym tygodniu właśnie z racji przez to, że byłem troszeczkę bez prądu. I
Patrzcie, teraz przyznam się do czegoś, do czego w jakiś sposób jest mi wstyd się przyznać. To będzie naprawdę bardzo osobista spowiedź. Moi drodzy, pierwszy raz w życiu czytam Atlas zbuntowany Ayn Rand. Wiem, większość z was prawdopodobnie podejrzewa, że czytam tą książkę codziennie i po raz 15 już ją czytam. Nie, nawet jakieś tam rozmawiałem z kilkoma słuchaczami na Facebooku i tak dalej. Wiem, że paru z nich już zamówiło tą książkę po mojej rekomendacji. Czytam tą książkę z taką myślą, że tak naprawdę najlepszy byłby z tego audiobook. I wspaniałą rzeczą byłoby zrobić audiobook z Atlasa Zbuntowanego. Moi drodzy, jeśli jeszcze tego nie czytaliście, to natychmiast zamawiacie tą książkę po prostu. Za 50 zł, bo tyle widziałem, ta książka kosztuje, dostajecie 1300 stron czystego, po prostu czystej wspaniałości. To jest lektura, której no, dawno nie czytałem czegoś takiego i pomijając to, że właśnie chyba zareklamowałem czyjś produkt i ktoś na tym zarobi pieniądze, ja z tego nie dostaję ani złotówki, od razu wam mówię, po prostu polecam wam świetną książkę, która mnie wchłonęła w ubiegłym tygodniu, całkowicie. Nie skończyłem jeszcze tej książki czytać, aż tyle czasu nie było, żeby całą książkę łyknąć, ale no powiedzmy jestem gdzieś tam w połowie tej książki. Połowa Atlasu Zbuntowanego to jest tak jak trzy normalne książki, by ktoś przeczytał. To są takie ilości. Ale czyta się świetnie, szybko, znakomicie. Moi drodzy, po przeczytaniu połowy tej książki nie jestem w stanie patrzeć na informacje, które docierają do mnie z różnych źródeł, tych samych źródeł, co zawsze, tych agentowych newsów, które zawsze prezentuję, z jakąś gigantyczną dozą pesymizmu. O ile sama lektura Atlasu podnosi na duchu ogromnie, tak w momencie, w którym po odłożeniu tej książki na półkę człowiek włączy wiadomości, czy wejdzie na jakikolwiek portal informacyjny, ilość smutku i przerażenia jest po prostu gigantyczna. Człowiek odnajduje dokładnie te same kody. Człowiek odnajduje wszystkie czarne charaktery z tej książki. Bo Atlas Zbuntowany, jeśli ktoś z was jeszcze nie wie, to jest normalna powieść, w której są romanse, w której są zdrady, zbrodnie, biznes, dialogi, znaczy się, wiecie, rozmawiają ze sobą. Taka dynastia. Nie, że tylko ktoś smęci przez 400 stron, dlaczego taki system bankowy jest lepszy od takiego systemu bankowego, a potem jest 500 stron wykresów. Nie, to jest powieść, beletrystyka. Dlatego i tym lepiej się to czyta tak naprawdę. I wszystkie czarne charaktery z tej książki żyją i są bohaterami dzisiejszych wiadomości. Nie wiadomości w agencie tutaj, w tej audycji. Chociaż zazwyczaj czarne charaktery może nie tyle są bohaterami tych odcinków, ale często o nich mówimy. I o ile Johna Godsona zasmuca upolitycznienie aborcji, mnie też zasmuca, moi drodzy. To przyznam szczerze, że ja nie wiedziałem, jaki klucz wybrać do dzisiejszej audycji. Jak zawsze, jak co tydzień mam mnóstwo informacji, ale nie potrafiłem z nich zbudować jednej konsekwentnej dziesiątki. Zresztą też, jak już mówiłem wam tydzień temu, na parę nawet godzin przed produkcją tego programu nie jestem pewien, czy będę mógł go zrobić, bo korzystam z pożyczonego sprzętu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy on się ukaże na czas? Nigdy tego nie wiem. Dlatego wolę, żeby dzisiejszy odcinek był czymś w rodzaju raportu wakacyjnego. Czyli na dzisiaj wyjątkowo odszedłbym od standardu 10 newsów z sampelkiem po środku i tak dalej, i tak dalej. Nie będzie żadnego takiego baroku, tylko weźmy to po prostu wszystko do wora, przejdźmy przez to, bo to są rzeczy, o których koniecznie trzeba powiedzieć, przynajmniej kilka rzeczy takich jest i miejmy to za sobą. Tak mogę najprościej to skrócić. Oczywiście, jak tylko skończę robić tą audycję i tylko ją poukładam, zmontuję, wyślę na internet, wyślę na serwer, tak żebyście mogli ją usłyszeć. W momencie, w którym ją już słuchacie i ściągnęliście ją sobie na twardy dysk, to możecie być pewni. Ja wróciłem do lektury Atlasu Zbuntowanego. To jest rzecz niesamowita. Nie skończyłem tej książki. Ja wiem, że nie można dawać recenzji książki przed jej ukończeniem. Oczywiście zdaję sobie sprawę, co tam się będzie działo. Też podejrzewam, że moja opinia nie zmieni się aż tak bardzo przez następne 600 stron, żeby coś naprawdę miało się diametralnie zmienić. Bardzo polecam tą książkę. Wydaje mi się, że zrobienie audiobooka to byłby gigantyczny projekt. Nie wiem, ten audiobook miałby chyba 40 godzin czy 50. Więc to byłaby jakaś po prostu totalna masakra. Chociaż wiem, że wielu ludzi odstrasza ilość 1300 stron, prawda? Ciężkie to poza tym taka książka. Matka boska. No chyba, że się ma na tym tam czytniku takim, takiej desce do krojenia z monitorkiem. Cóż, przejdźmy do informacji
która miała być informacją numer 5 i tak sobie nawet przez chwilę myślałem, że powinniśmy mieć 5 informacji, 5, 4, 3, 2, 1, wybiorę najważniejszą piątkę i będziemy mieli, że tak powiem, zaliczonego agenta, będzie większe prawdopodobieństwo, że on się ukaże na czas i tak dalej, i tak dalej. Moi kochani, w minionym tygodniu mieliśmy tak samo jak tydzień temu. Tematem tygodnia była debata prezydencka, która w wykonaniu Obamy w ten ostatni tydzień, ta ostatnia trzecie ich spotkanie, a czwarta w ogóle w serii debat, bo jeszcze byli wiceprezydenci po drodze. Z punktu widzenia, znaczy nie, patrząc na Obamę, widziałem, byłem po prostu zażenowany, że ktoś taki po raz kolejny pojawiło mi się w głowie pytanie, jakim cudem Barack Obama mógł zostać wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja wiem, że John McCain w 2008 roku nie reprezentował sobą zbyt dużo. Był jakimś takim po prostu urzędnikiem, bohaterem wojennym, wiecie, tam jakiś dziwny dziadzio tak naprawdę. Miał bardzo kiepski PR, miał bardzo dużo syfu po dwóch kadencjach Busha, to na pewno trudno było republikaninowi się dorwać. I tak dosyć dobrze mu poszło. Ale wtedy było jakby wiadomo, że wiecie, jak test Roszarda troszeczkę. Każdy w Obamie widział co innego. I na hasło zmiana każdy reagował inaczej. No bo chyba rzadko kiedy zdarza się taka sytuacja, żeby ktoś nie chciał czegoś zmienić, prawda? Więc takie hasło otwarte, nic nie obiecujące jak zmiana, yes, we can, możemy, oczywiście, damy radę i tak dalej. Nadchodzi nowa era, przychodzi Mesjasz. Rozumiem, że wtedy Barack Obama wygrał te wybory. Jeśli Barack Obama dostanie drugą kadencję, będzie to dla mnie coś dziwniejszego od Nobla dla Komisji Europejskiej. Jakim cudem ten człowiek został prezydentem? To jest pytanie, które sobie przez 4 lata nie jestem w stanie odpowiedzieć. Czy to były pieniądze, czy to były wpływy, skąd ten człowiek się w ogóle bierze? Za chwilę kończy się jego pierwsza kadencja w styczniu, prawda? I nadal nic o Obamie nie wiemy. Oprócz tego, że Katy Perry czy jakaś tam inna wokalistka zaśpiewała piosenkę, którą mu dedykowała na koncercie, że jakiś związkowcy go popierają, że Bruce Springsteen mu coś tam zaśpiewał, że Clooney go popiera. Ale tak to nie wiadomo, nie? Gdzie się urodził? Nie wiadomo. Jak wyglądały jego dokumenty szkolne chociażby? Też nie wiadomo. Może się niedługo okazać, bo Donald Trump zaproponował mu 5 milionów dolarów, jeśli opublikuje swoje prace z uniwersytetu, które są w zamkniętym sejfiku i nikt nie ma do nich prawa dostępu rozkazem właśnie prezydenta. Nikt nie może przeczytać, co też Barack Obama wypisywał, jak był studentem. Taka prosta rzecz. Na przykład, nie? Na rozkaz prezydenta zostało to zamknięte. No powiemy, co tam jest tak naprawdę. Każdy, kto wie, kim był Frank Marshall Davis, zdaje sobie sprawę z tego, jaki wpływ miał na życie Baracka Obamy. Wie doskonale, czy Saul Alinsky na przykład. Znacie te nazwiska, to doskonale możecie domyślać się, jak postępowe, światłe, wychodzące naprzeciw nowemu człowiekowi, jakim jest humanista, komunista Barack Obama. Jakie tam rzeczy mogą być w tych tekstach? To jest jasne, prawda? Ale tak naprawdę nic o nim nie wiemy. Jedyne, co wiemy o Baracku Obamie, to jest to, co nam o sobie powiedział w swoich dwóch autobiografiach. Dobra, to nie chodzi o to, żeby miał do kogoś pretensje, że napisał autobiografię, ale tak naprawdę z każdym słowem, jak słyszę Baracka Obamę, moje zdziwienie rośnie. Jakim cudem ten koleś w ogóle jest prezydentem Stanów Zjednoczonych? Ma ładny garnitur, dobrze się prezentuje, ma dobrą gadkę, wiecie, trzyma kontakt wzrokowy z kamerą, to wszystko ma opanowane. Pod tym względem kandydatem jest rewelacyjnym, kandydatem jest świetnym. Dlatego też kiedyś już mówiłem wam o tym w agencie, że spodziewam się tego, że Barack Obama bardzo dobrze będzie sobie radził podczas kampanii, bo on jest świetnym kandydatem, on jest rewelacyjnym kandydatem. On jest beznadziejnym prezydentem i to jest właśnie to moje jedno wielkie pytanie, jakim cudem? I wiem, że sobie sam w jakiś sposób teraz odpowiedziałem. Tak, jest prezydentem, bo jest świetnym kandydatem, tak? Plus ma poparcie Partii Demokratycznej, która już chyba, nie wiadomo, jest, powinna się nazywać Partia Komunistyczna, po prostu otwarcie. Postępowa Partia Nowej Ameryki, czy coś takiego. I on sobie dobrze radzi w tej kampanii generalnie, no bo widzimy, że Romney niewiele go wyprzedza, ale ostatnia debata to była jakaś porażka. To był człowiek, który kłamał minuta po minucie. Ta debata była ile? 3 dni temu? I przez 3 dni widziałem chyba 10 osobnych raportów słowo po słowie całej debaty na różnych stronach, które pokazują palcem, gdzie Obama kłamał. A oczywiście, oprócz tego, że cały czas kłamał, to jeszcze zarzucał kłamstwo mitowi Romneyowi, którego osobiście ja nie znam tak naprawdę, ale tak jak wam mówię, mam mita Romneya, o którym wiem coś tam, co mi się podoba, coś tam, co mi się nie podoba, ale na tle Baracka Obamy ten koleś wygrywa dla mnie cały czas. Wiem, że wielu ludzi lubi się tam tutaj sterować, że Barack Obama i Mitt Romney to jest to samo. Nie, moi drodzy, to nie jest to samo i już nie będę się nad tym rozwodził,
Ale wydaje mi się, że Gazeta Wyborcza, dziennikarze Gazety Wyborczej, Dziennika Wprost, nie wiem, tam te wszystkie nie na temat i tak dalej, powinny się zacząć powoli przyzwyczajać do takiej zbitki wyrazowej prezydent Romney. Wiem, że natychmiast, jeśli wygra Romney, natychmiast będzie hasło, że mormońska Ameryka, w ogóle, o Jezu, co się stanie teraz, dżihad, dżihad. No i kochani, ta ostatnia debata była na temat polityki zagranicznej. Była strasznie nudna przy okazji. Nie wiem, ja oglądałem, bo nudziłem się. Pół godziny, nie wytrzymałem pół godziny tej debaty. Musiałem coś zacząć robić jednocześnie, bo czułem, że oglądanie tej debaty jest po prostu stratą czasu. Najgorsze rzeczy, jakie wydarzyły się w minionym tygodniu, które według mnie powinny, nie powinny schodzić w ogóle z pierwszych stron gazet w Polsce nawet, to są wszystkie rewelacje, które dotyczą, wszystkie nowe odkrycia, które dotyczą zamachu na konsulat w Bengazji. Ja wiem, że to jest sprawa z 11 września, ale to, co teraz wychodzi, to jest jakiś, to jest coś niesamowitego. Monika Lewinsky, Iran Contras, czy nawet Watergate jest niczym w porównaniu z tym. Tak więc pozwolę sobie przejść do tej informacji, która miała być numerem 5, ale powiedzmy, że nie będziemy dzisiaj numerować. I to jest informacja, której chyba najwięcej czasu chciałbym dzisiaj poświęcić. Tak więc wyciągnąłem moją gitarę, tak jak w zeszłym tygodniu. Jest jedyny sampelek, na jaki mogę sobie pozwolić. Moi kochani, to jest ta sprawa, o której polskie media mówiły, że źli muzułmanie, którzy tam ubijają zwierzęta bez znieczulenia i tak dalej, obejrzeli jeszcze gorszy film w internecie, który obraża ich Boga i tak się wkurzyli, oglądawszy ten film, że postanowili zaatakować ambasadę w Bengazji, tak? I przy okazji zmarły 4 osoby, które w tej ambasadzie pełniły swoją dyplomatyczną posługę, między innymi konsul Stevens. No i tak, obiegły internet, Facebooka, Twittera, obrazki o tym, że przecież ten filmik tak naprawdę mówi samą prawdę, bo rzeczywiście ci goście są jak w ogóle nitrogliceryna, wystarczy tam ich lekko potrząsnąć i za chwilę w ogóle ujadają, nie można im Boga obrazić. Co to za ludzie, którym Boga nie można obrazić w ogóle przede wszystkim? Jak oni śmią? Jak? Dlaczego w ogóle protestują? Przecież obrażanie Boga jest fajne. Ja tak serio, byle jaki film, który krytykuje ich proroka, w zasadzie nie Boga, tylko proroka, przecież umówmy się, to natychmiast jest w ogóle głowa ścięta, mózg na ścianie, zęby wybite, łeb urwany, jak śpiewał klasyk. A przecież tacy właśnie są, bo to udowodnili atakiem na ambasadę. Z czasem Leon Panetta, w zasadzie powinien się koleś nazywać Neon Paleta, ale to pewnie gdzieś jakiś błąd powstał przy porodzie, no, łącznie z Hillary Clinton, oświadczyli, że nie, że to był atak terrorystyczny, że to nie chodzi o film. I w zasadzie ta wiadomość sprzed 2 tygodni jest ostatnią wzmianką, jaką w Polsce możemy znaleźć a propos ataku w Bengazji. Przyznam szczerze, że ja nawet ten cały atak w Bengazji pomijałem w agentach, bo on rzeczywiście był na pierwszych stronach gazet jako atak wywołany karykaturą, głupim filmem, który, jak się okazuje, na YouTubie wisiał od roku czy od 3 lat, nie wiadomo od kiedy, i dopiero teraz się nagle okazało, na długo przed tą całą rewolucją facebookową i tak dalej. Takich filmów jest nawet więcej. Ten film sobie latał, Barack Obama nawet na sesji ONZ-u mówił, że to nie ugniemy się przed reżyserami facebookowymi. Mówimy z tam YouTube'owym skrytożercą Zjednoczone Wielkie Nie. Organizacja Narodów Zjednoczonych oczywiście przyklasnęła, Komorowski tam siedział, bił brawo i wiesz, cieszył się bardzo z tego, co powiedział Barack Obama. I był cały czas ten film, prawda? Teraz dopiero wychodzi na jaw, że nie tylko nie chodziło o film. Nie tylko był to atak terrorystyczny, po prostu, zaplanowany. I co wychodzi tak naprawdę, to jest... to nawet nie wyszedł jeden fakt, to cała seria tak naprawdę. Dobra, mamy Stevensa, który na dobrą sprawę, nie wiem jak go można nazwać, handlarz bronią, który siedzi w Libii i dostarcza broń do Syrii i do Libii, kontaktując się z Turcją, wymiana broni, bla, 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 nieoficjalnie tak naprawdę, chociaż wiadomo, że robi to półoficjalnie, okej? Ale chodzi o obalanie złych reżimów i tak dalej, i tak dalej.
Najpierw Kaddafi, teraz kolejni tam są, wiecie, na linii i tak dalej. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ okazuje się, że tego ataku na ambasadę, na ten konsulat w zasadzie, mówi się ambasada, ale to jest tylko konsulat, bo ambasada jest w Trypolisie, tam był tylko konsulat, do tego ataku użyto broni amerykańskiej, czyli powtórka z Fast and Furious, który już tam kiedyś tłumaczyłem, chodziło o szmuglowanie broni do Meksyku, czyli wysyłanie amerykańskiej broni za pomocą FBI i CIA do karteli meksykańskiej, z której potem to broni ginęli amerykańscy żołnierze. Czyli powtórka Fast and Furious mamy teraz w Bengazji, tylko razy 1000, razy 10 tysięcy. Co mamy dalej? Mówiłem już o ONZ, mówiłem o filmiku. Doszły gdzieś po drodze hasła o tym, że Stevens był w ogóle tam zabity na miejscu, wcześniej był torturowany, później był gwałcony, nie wszystko jest prawdą, nie zginął na miejscu. To jest nieprawdą w tej części. Teraz zaczęło powoli wyciekać i bardzo się dziwię, dlaczego to nie wyszło na debacie prezydenckiej dotyczącej polityki zagranicznej. Wychodzą w tym momencie dokumenty, że ta placówka Stevensa już ileś razy prosiła o pomoc. Prosiła o przydzielenie więcej tak zwanych LES, czyli Locally Employed Staff. To są jacyś lokalni ochraniarze, wykonawcy, służby i tak dalej, i tak dalej. Chodziło o to, żeby pozyskać na to więcej pieniędzy, ewentualnie przysłać więcej Amerykanów, ponieważ okazuje się, że tam się robi niezły Meksyk, mówiąc innymi słowy. Ja tu mam listy tego Stevensa, sobie nawet przygotowałem, ale nie ma sensu tego czytać, dobra, bo to zajmie bardzo dużo czasu. Administracja Baracka Obamy postanowiła nie przyznawać ochrony, mimo tego, że wiedziała doskonale, że ta ochrona jest tam bardzo potrzebna. Liczyli na to, że do momentu wyboru nic tam się złego nie wydarzy. Libia teraz ma być, wiecie, pokazowym miejscem, gdzie właśnie facebookowe rewolucje przeprowadzane za pomocą Bractwa Muzułmańskiego, jak to ładnie ktoś określił, zazwyczaj są to sekularyzowane grupy. Bractwo Muzułmańskie. Chyba Carter tak powiedział nawet. No to chodziło jako gag chyba tylko i wyłącznie. Czyli sekularyzowana grupa ludzi, którzy nawołują do szariatu generalnie i chcą zburzyć piramidy, bo piramidy czczą obcego boga i zakazują chodzenia turystom w bikini. Tak, to jest sekularyzowana grupa, bardzo rozsądni ludzie, bardzo spokojnie. Nie to, co ten Hosni Mubarak cały. I teraz tak, bo żebyśmy się nie pogubili. Syryjscy bojownicy, dobra. Tego przyczółka, tego konsulatu broniła niejaka grupa 17 lutego. Okazuje się, że ochroniarzami tego byli muzułmanie, którzy nawołują do szariatu. Grupa 17 lutego to są rewolucjoniści. I oni zostali wynajęci przez Stany Zjednoczone do bronienia tego konsulatu. Na moment przed atakiem jeden z pracowników, Sean Smith, jeden z dyplomatów, jeden z tej czwórki, która zginęła, zdążył wrzucić na internet komentarz, gdzie ja to miałem, zakładając, że dzisiaj nie zdamy, nie zginiemy, on to wrzucił na internet parę godzin przed śmiercią, zakładając, że dzisiaj, kiedy widział, że już jakieś dziwne tłumy są dookoła konsulatu, zakładając, że dzisiaj nie umrzemy, obserwuje naszą tak zwaną policję i wrzucił tą policję w zajączki, dlatego się potem wszyscy zastanawiali, dlaczego wrzucił tą policję w zajączki, która chroni nas, głównie robiąc nam zdjęcia. I robiąc zdjęcia temu całemu zamieszaniu. Okazuje się, że ci goście sobie chodzili tam niby z tymi karabinami, którzy mieli, ale głównie robili zdjęcia, ponieważ tam się zaczęły robić jakieś zamieszki, jakieś krzyki, wiecie, jakieś chorągwy i tak dalej, i tak dalej. Doszło do tego, że ci goście wewnątrz konsulatu wiedzieli, że mogą zginąć. Ochrona, czyli ci szariatowcy z organizacji 17 lutego robili temu zdjęcia i uważali, że to jest w ogóle fajna impreza się szykuje najprawdopodobniej, nie? Jedziemy dalej. Mówiłem o tym, że prosiła o wsparcie. Dobra, mam już w notatkach zapisane, trzykrotnie prosiła o wsparcie. Tak naprawdę. Stevens widział się z tureckim posłem w specjalnie zabezpieczonym pokoju pod nadzorem CIA w Trypolisie. Nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć dlaczego. Dobra, teraz wiemy tak naprawdę, że on z Turkami szmugluje broń, co jest w ogóle oddzielną sprawą. Nie chodziło o film, nie było żadnego protestu. W czasie ataku pod ambasadą leżał... A, dobra, i to jest teraz ważne. Atak trwał 7 godzin. Godzinę po rozpoczęciu, w sensie oblężenie tego konsulatu trwało 7 godzin. W godzinę po rozpoczęciu tego oblężenia
Barack Obama, Joe Biden i Hillary Clinton zebrali się w gabinecie owalnym, żeby oglądać wszystko na wideo, ponieważ nad całym konsulatem latał sobie bezzałogowy dronik, który wszystko filmował. Goście widzieli to na żywca. Następnego dnia, oczywiście za chwilę Barack Obama poszedł spać, no bo taki nudny film, 7 godzin, co to za film akcji. Zresztą nikt go tam o zdanie nie pytał, mówmy się tak naprawdę. Więc odesłali go, poszedł spać, na następnego dnia pojechał do Las Vegas, żeby zbierać pieniądze. I oczywiście nie mówił nic o tym, co widział poprzedniego dnia, co oczywiście świadczy tylko i wyłącznie o Baracku Obamie. Ale okej. Okay. Godzinę po rozpoczęciu zamachu zaczęli to obserwować. Od rana już ambasada z Trypolisu wysyłała do Waszyngtonu informacje. Były 3 duże maile, które dopiero też teraz dopiero zostały ujawnione, które mówią o tym, że jest gorąco i dzisiaj będzie tam rozruba. Nic Stany Zjednoczone nie zrobiły. Nie było żadnej reakcji. Oczywiście przynieśli popcorn, siedli w gabinecie owalnym i zaczęli oglądać swojego ambasadora, którego ktoś tam torturuje, gwałci, nie wiadomo co. Nie wiem na ile, jak dobrą miał kamerę ten dron, ale z tego co wiem, to te kamery widzą przez ściany też między innymi, więc pewnie coś z tego im zostało. Chociaż pewnie w pożarze to troszeczkę ta podczerwień inaczej działa, ale nie schodźmy na tematy techniczne tak naprawdę. I teraz tak, w momencie, w którym oni widzieli, że już jest hardcore i kiedy zasiadali z popcornem w gabinecie owalnym do oglądania tej masakry, ona już trwała od godziny. Więc mogli wysłać tam żołnierzy i okazuje się, że gdyby wysłali tam komandosów z najbliższej jednostki dostępnej, zajęłoby to 3 godziny. Gdyby natomiast stwierdzili, że 3 godziny to za długo i przez 3 godziny tam mogą się wydarzyć straszne rzeczy, mogliby też wysłać samolot F-18, który by mógł sobie z tym poradzić szybciej. Taki samolot F-18 mógłby być na miejscu za godzinę. Więc stwierdzili, że chyba poproszą co najwyżej lokalne władze o pomoc. Przez te 7 godzin ambasada została spalona, 4 osoby zostały zabite, w tym właśnie konsul, ten wspomniany pan Stevens. No już nie trzeba mówić, że miejsce zostało splądrowane i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście, służby lokalne pojawiły się parę godzin po zajściu na miejscu. No nie wiem, może liczyli na to, że jeszcze mogą sobie znaleźć tam coś na ziemi, nie wiem, że tam jakiegoś laptopa sobie tam, nie wiem, przeszukają. W każdym razie znaleziono na miejscu tego właśnie Stevensa. Według pierwszych wiadomości on już miał być zabity w tym budynku. Konsul Stevens został znaleziony, nieprzytomny, przewieziony do... nieprzytomny ponoć na skutek dymu z tego pożaru, przewieziony do szpitala. Nie wiedzieli tak naprawdę jeszcze kogo tak naprawdę do tego szpitala wiozą i dopiero w szpitalu miał umrzeć już, czyli tak jak na dzień dzisiejszy, z tego co mi jest wiadomo, Stevens dokonał swojego żywota w szpitalu, kiedy okazało się dopiero, potem dopiero się okazało, kim tak naprawdę jest. Nad ranem skończyła się jatka, przyjechały libijskie służby i no i cóż, no i zdjęcia obiegły cały świat, a w tym momencie Barack Obama już był w Las Vegas na swoim spotkaniu ze sponsorami, gdzie opowiadał o tym, że... No właśnie nie wiadomo, co on tam opowiadał. Czy wiadomo, co opowiadał. On później mówił, że mówił coś innego na swoich debatach, ale już nikt naprawdę w to nie wierzy. I kwestia polega na tym, że mimo tego, że nie wspominał o terroryzmie podczas tego wystąpienia w tak zwanym Ogrodzie Różanym, to teraz zaczyna być kolejne takie hasło, że oczywiście on o tym wspominał. Tego samego dnia Barack Obama miał wywiad dla CBS w programie 60 Minutes. I w tym programie stwierdził, że ma daleko idące podejrzenia, że atak na ambasadę w Bengazi był zorganizowanym atakiem terrorystycznym. Pikanterii dodaje temu jeszcze taki fakt, że 2 godziny po tej całej rozrubie w Bengazi islamska organizacja Ansar al-Sharia oficjalnie przyznała się, że to oni zrobili. W tym momencie wszystkie poszlaki, wszystko wskazuje na to, że tak, że to oni zrobili. Przyznali się do tego od razu. Tak, my, Ansar al-Sharia, chcieliśmy to zrobić, zrobiliśmy to, zaplanowaliśmy, udało nam się i co nam teraz zrobicie? Nie potrafiliście obronić swojego ambasadora, nie potrafiliście obronić swoich dyplomatów w Libii, w mieście, w którym wiadomo, że jest hardcore. Nawet nie chcieliście ich do końca obronić. Co ciekawe, kiedy Barack Obama udzielił tego wywiadu do 60 Minutes, to jeszcze było daleko przed tym, zanim w mediach, między innymi w Polsce, poszła plota o tym, że to był jakiś filmik na YouTubie. Zaraz po nagraniu 60 Minutes... Najprawdopodobniej, tak sobie wyobrażam, Barack Obama odebrał swojego BlackBerry i tu już wiemy, co się stało.
z wywiadu z 60 Minutes, z tego programu 60 minut, został wycięty ten fragment przed emisją, czyli praktycznie musiało być to natychmiast praktycznie, został wycięty ten fragment, w którym Barack Obama mówi o tym, że ma podejrzenia co do tego, że był to zamach terrorystyczny. Czyli nie bronimy nikogo, liczymy na to, że jakoś to będzie do po wyborach. Dlaczego? Wiecie, o co chodzi? Skąd ta filozofia? Dlaczego Barack Obama, który widział, co się dzieje, wiedział o tym, że przyznała się do tego islamska organizacja terrorystyczna, mówił o tym w wywiadzie, nagle postanowiono, że trzeba to wszystko wyklepać. Prawda jest taka, że w momencie, w którym za chwilę będzie, praktycznie za chwilę, będzie debata, seria debat z Mittem Romneyem, ale dobra, to jest tylko i wyłącznie moje założenie, dobra? To jest tylko i wyłącznie moje założenie. Oni liczyli na to, że mogą poświęcić tego Stevensa i mogą poświęcić ten konsulat. W każdej chwili mogą powiedzieć, że dobra, chodziło o filmik. Czyli generalnie całkowicie odwracają uwagę od podstawy tego problemu. Podstawą tego problemu jest to, że polityka zagraniczna Obamy jest porażką. Polityka zagraniczna Hillary Clinton jest porażką. Ich wsparcie dla Bractwa Muzułmańskiego odwróciło się teraz przeciwko nim. Głaskanie islamskich organizacji, uzbrajanie ich, wysyłanie im pieniędzy pod pretekstem budowania demokracji nie przyniosło zamierzonych rezultatów. Wręcz ta broń została teraz skierowana w kierunku Amerykanów. Niezależnie od tego, czy tym ambasadorem byłby republikanin czy demokrata, ten tłum, który tam był, miał to w nosie, bo przecież Ameryka jest szatanem świata i przecież Allah jej nienawidzi i tak dalej. Więc to jest dla nich oczywiste. Więc to jest troszeczkę poza kwestią demokracji i republikanie. Natomiast Barack Obama liczył na to, że do końca kampanii uda mu się tego tematu nie poruszać. To jest tak, jakby, wiecie, na styku dwóch kadencji wydarzyło się Watergate. Starasz się to przesunąć. Jak już będzie druga kadencja, to może w jakiś sposób uda się to, wiecie, rozmyć po kościach. Szczególnie, że masz media po stronie Baracka Obamy. On liczył na to, że nawet gdyby coś takiego jak teraz pieprznęło, ale powiedzmy w styczniu dopiero by wyszły te dokumenty na jaw, to on już byłby kryty. Ludzie już powiedzieliby, a to jakaś nuda z września, co tam opowiadasz, nie? Zakładając, że do stycznia nie będzie 15 podobnych ataków terrorystycznych. I mamy TVN, mamy Jedynkę, mamy różne inne tak zwane głównoźródlane media, które o tym słowa nie mówią. Czyżby to miało jakiś związek jedno z drugim, że nie mówią o tym, czy po prostu tak beznadziejnie informowały swoich widzów i słuchaczy, kiedy to się działo, że teraz odwracanie tej sytuacji i opowiadanie, jak na dzisiaj wygląda wersja, bo to, co ja wam dzisiaj opowiedziałem, za chwilę może zostać uzupełnione, może się okazać, że za dwa dni dojdą nowe szczegóły do tego. Wiecie, o co chodzi. Nasze media głównoźródlane tak źle to przedstawiły już wtedy, nawet tą kiepską pierwszą wersję z jakimś głupim filmikiem z YouTube'a, że teraz po prostu boją się odezwać, bo musieliby wszystko odwracać wstecz. A przecież w 20-minutowym cyklu, gdzie trzeba w 20 minut cały odcinek o całym świecie opowiedzieć o tym, jak tu Jątrzy, Kaczyński, jak Tusk buduje w ogóle ten stadion, nieważne, basen, Mucha, Boniek, tutaj, lata, tamci, wiecie, Ryzyk, to gdzieś w tym wszystkim informacja o tym, jak wielką porażką jest zagraniczna polityka Obamy, gdzieś ginie. Poza tym, chyba patrząc na punkt, na upolitycznienie naszych dziennikarzy, ja nie wyobrażam sobie, żeby taki gumiś jak Marcin Wrona w TVN-ie powiedział, odważył się nawet poruszyć ten temat. Gdyby prezydentem był republikanin, sorry, ale jestem przekonany, że to byłby news, który by trząsł NBC, CBS, ABC, wszystkimi sieciami totalnie przez ostatnie 4 dni. Nie byłoby nic innego. I jestem przekonany, że kandydat demokratów, wiedząc o tym, wyrzuciłby coś takiego republikaninowi podczas debaty o polityce zagranicznej. Dobra, słyszałem tłumaczenia, dlaczego Romney nie ruszył tego tematu, bo Romney już o tym wszystkim wiedział, kiedy oni dwa dni temu, kiedy debatowali a propos polityki zagranicznej. Tu trochę trudno powiedzieć, bo tak naprawdę no, Romney nie jest prezydentem, więc on jeszcze nic nie zrobił, co najwyżej może coś obiecać albo skrytykować Obamę, który już coś zrobił, więc w zasadzie to tak jak mówię, mnie ta debata strasznie nudziła, ale właśnie Romney nie uderzył w ten najważniejszy ton. Nie wyciągnął nic z tego na wierzch. Co może mieć te plusy, że przynajmniej nie zeszło to na temat pyskówki.
A odpowiedzi Baracka Obamy w ostatnim ich trzecim spotkaniu, czyli w tej czwartej, ostatniej debacie, były na poziomie pyskatego gnoja. Tak to można określić. Wyrachowanego gościa, który doskonale wie, co mówi. Ale jest gnojkiem. Tak więc kampania prezydencka Obamy jeszcze przez jakiś czas będzie ten temat schładzać i na pewno media sprzyjające Barackowi Obamie będą robiły wszystko, żeby nie mówić o wszystkim tak naprawdę. Aczkolwiek najbardziej druzgoczący Obamę artykuł dzisiaj znalazłem w Forbesie. Na żadnym serwisie, który byłby przypisany republikanom, nic z tych rzeczy. Forbes wypuścił artykuł, zresztą rzucę wam linka zaraz pod stroną, zaraz pod tym podcastem, żebyście mogli sobie sami przeczytać i ewentualnie zweryfikować dane. Tu nawet było coś takiego, że ci komandosi, którzy mogliby przybyć w momencie tej całej rozruby w Bengazi, przylecieliby z bazy Sigonella z Sycylii. Sigonella jest to lotnisko jeśli pamiętacie historię porwania przez terrorystów samolotu w 1984 roku, Ronald Reagan był wtedy prezydentem. To jest to lotnisko, na którym kazał pilotom lądować, kiedy terroryści uprowadzili samolot. To jest ta historia z 1984 roku. Ronald Reagan potrafił taką decyzję podjąć w kwadrans. Barack Obama przez 6 godzin oglądał swojego wysłannika mordowanego, torturowanego, gwałconego. Nie mówię, że widział to dosłownie to, ale tak naprawdę wiecie, co chcę powiedzieć. Różnica między Reaganem a Obamą przynajmniej w tym jest, tak jak mówię, ja od początku nie wiem, jakim cudem Barack Obama w ogóle wygrał te wybory. Moi kochani, przechodzimy dalej. Skończmy na chwilę z Bengazi. Ale czujecie tak zwaną bulwersję, nie? Wiecie, o co chodzi. Ja nie wiem, co jest gorsze, czy to, że w polskich mediach nie ma ani słowa na ten temat, bo nawet nie widziałem w faktach, ani w wiadomościach, ani w informacjach, ani w innych jakichś tam, nie wiem, konsomolskich produkcjach słowa na ten temat. Dwuminutowej wzmianki o tym, że wyszły nowe dokumenty, że obserwujmy sprawę, zobaczymy, jutro postaramy się coś na ten temat powiedzieć. Nic! To jest tak nieprzychylne Obamie, że następuje jakieś moratorium na ten temat, całkowite. O, to jakieś tam strzelanina z września gdzieś na jakimś dzikim zachodzie, Libia, Syria, co nas to obchodzi? Dobra, przechodzimy dalej. Okej, my też zatem przechodzimy dalej. Sam belek poproszę. Dziękuję bardzo. Sam sobie dziękuję, bo sam gram te sample. Moi kochani, coś, co miało być informacją numer 4, tu już dzisiaj pójdziemy bardziej na ten, tu już dzisiaj bardziej czarny humor będzie do końca audycji. Już dużo nie zostało, obiecuję. Tak jak mówiłem, najwięcej czasu chciałem poświęcić na to Bengazi, bo to jest temat, który mnie osobiście rozwalił. Ja nawet przyznam szczerze, że nie śledziłem tego tak miesiąc temu, sorry, że jeszcze znowu nawiązuję do tego Bengazi. Ja nawet tak zbytnio nie śledziłem tego miesiąc temu, po prostu nie imałem się tym tematem. Przyjąłem, że to był ten filmik, ja jakoś tam nie przejmowałem się tym za bardzo. Zresztą to było całkiem dobrze sobie ten filmik wymyślili, bo to mogło być tak, że rzeczywiście, że ci idioci rzucili się w odwecie za filmik, który na YouTubie wisi od 2 lat. To jest najbardziej obraźliwe dla nich. I to, że cały świat w to uwierzył, jest jeszcze większą obelgą dla tych psów. Ale dobra. Dzisiaj sobie zrobiłem taką tabelkę, z której właśnie czytałem wam po kolei te teksty. Pewnie było czuć, że czytam, bo wypunktowałem sobie to wszystko, bo mi się zaczęło to wszystko jedno po prostu z drugim mieszać, autentycznie. Gdzie Trypolis, gdzie Libia, gdzie Syria, gdzie... Oczywiście, wiesz, to nie mówię o rzeczach związanych z mapą, ale tak jakby co po kolei. No i wychodzą straszne rzeczy, A link do Forbesa sobie nawet zapiszę od razu, żeby Forbesa tam dać na ten... pod audycją. Dobra, link zapisany. Przechodzimy do czwartej informacji, która miała być czwartą informacją. W zasadzie jest kwadrantem przepływu głupoty. Rzeczą, która łączy dzisiejszy kwadrans przepływu głupoty, miały być głupie pomysły. Tak sobie wymyśliłem, ale później się okazało, że informacja numer 3, 2, 1 to też są głupie pomysły. W ogóle Barack Obama na prezydenta to jest głupi pomysł, więc w sumie hasło głupi pomysł
Może uda mi się jeszcze to jakoś poetycko spuentować, bo jeszcze nie wymyśliłem nazwy dla dzisiejszego odcinka, ale oby to było coś z głupim pomysłem. Moim pierwszym pomysłem było Barakudus Obamundi, a potem jeszcze miał być Mit o Baraku, bo tak czuję, że to są ostatnie dwie audycje, w których będziemy mówić o konflikcie Barack Obama Mitt Romney tak naprawdę. No bo cóż, za dwa tygodnie wybory, nie? Oby wygrał Mitt Romney. Moi drodzy, oby wygrał Mitt Romney z całym arsenałem rzeczy, które w nim nie lubimy. Oby wygrał Mitt Romney. Serio, chłopaki. Miejmy nadzieję. Dobra, od czego by zacząć? Zacznijmy od francuskiego Baracka Obamy. Francuski Barack Obama nazywa się dla niepoznaki Hollande. Znamy już tego gościa. Kiedyś w raporcie wakacyjnym mówiłem o tym, że Hollande próbuje wprowadzić oprocentowanie 75% dla wszystkich zarobków powyżej miliona. Czy jak już zarobisz milion, to co wszystko, co zarobisz, każde następne euro powyżej miliona, jakie zarobisz, 75 centów oddajesz do psikusa fiskusa. I coś takiego zostało wprowadzone i Karl Lagerfeld, ten koleś, co chodzi w takich dziwnych ciuchach i ma takie duże okulary, projektant mody i tak dalej, okazuje się, że nazwał prezydenta idiotą i porównał jego pomysły do pomysłów Zapatero. I natychmiast zyskał w moich oczach jakiś taki, wiecie, ten, no, mówi Karl w ogóle, bracie, niechaj cię uściskam. Może coś kupię z twojej kolekcji, chociaż podrabianego, żeby tylko mieć twoje logo. I to akurat porównał do Zapatero w hiszpańskiej edycji magazynu Marie Claire. Pewnie gadali o ciuchach, o tym, że są coraz droższe ciuchy i na takie drogie ciuchy może sobie we Francji pozwolić coraz mniej osób. Ale prawda jest taka, że my kiedyś mówiliśmy też o tym, że David Cameron, premier Wielkiej Brytanii, czy James Cameron, jak on się nazywa, premier Wielkiej Brytanii powiedział, że wszystkich bogatych ludzi z Francji on serdecznie zaprasza do siebie, bo jeśli to są bogaci ludzie, to o ile nie są złodziejami, to najprawdopodobniej dorobili się sprzedając coś, co ludziom było potrzebne i po prostu mają zmysł biznesowy i niech oni płacą podatki o wiele niższe w Wielkiej Brytanii. On przed nimi czerwony dywan na lotnisku rozwinie i z tego co wiemy, wielu takich już udało się do Szwajcarii, wielu takich udało się do Wielkiej Brytanii. Natychmiast oburzenie oczywiście było we Francji, że jak to Karl Lagerfeld, który korzysta z tego, z całego francuskiego takiego emploi, że on tam właśnie pod wieżą Eiffla robi sobie sesję, jak on w ogóle korzysta z tego i jak on może nazywać prezydenta idiotą? To przypomina się znowu Obama, który mówi: jeśli masz biznes, który osiągnął sukces, to pamiętaj, nie ty go wybudowałeś. Somebody else made that happen. O tym też mówiliśmy w programie, w raporcie wakacyjnym. Oburzyła się Séjourné Royal. Séjourné Royal to jest taki francuski odpowiednik Kidawy Wybłońskiej naszej. To są takie fiołkowe panienki. Jak to kiedyś mój znajomy określił, słodko pierdzące paniusie. Była partnerka zresztą prezydenta Hollande. Séjourné Royal stwierdziła: on pracuje w wąskim sektorze produktów luksusowych i to on jest jakiś, wiecie, on jest ten znowu Atlas zbuntowany, mi się przypomina. A przeciwko niemu stawiamy prezydenta, który dba o najbiedniejszych i ma poparcie narodu. Są dwie najgorsze rzeczy, jakie może robić polityk. Mieć poparcie narodu i dbać o najbiedniejszych. To jest chyba najgroźniejsze. Nie, serio, ale tak spójrzmy na to. To jest najgorsza mieszanka, to jest wybuchowa mieszanka. Ktoś, kto startuje do polityki i mówi, że będzie dbać o najbiedniejszych i co gorsza ma poparcie narodu. To jest bomba, która czeka na wybuch. To jest masakra, nie? Mają paść słowa przepraszam. I to oczywiście ja się czepiam, bo przepraszam to jest jedno słowo. Ale dobra, ale okej, okay, w porządku. I teraz tak. Lagerfeld krytykował także kampanię mającą na celu promocję francuskich produktów. Poza ubraniami, biżuterią i winami Francja nie jest konkurencyjna. Inne produkty się nie sprzedadzą. Bo w końcu kto kupuje francuskie samochody? Na pewno nie ja, stwierdził Karl. No, nie wyobrażam sobie Lagerfelda w Citroenie, tak na dobrą sprawę. Ale tak naprawdę kampanię Made in France, to trzeba oddać, zaczął Sarko, czyli poprzedni socjalista prezydent. To był pierwszy absurdalny pomysł i reakcja na niego. Tu mamy króciutką rzecz. Skąd? Z Holandii. Hollande. To nie ma nic wspólnego z Holandią. Ale Holendrzy, a przynajmniej pani Lisbeth von Tongeren zaproponowała, żeby uznać rodzicielstwo więcej niż jednej matki i jednego ojca. To już nie jest tak, że wiecie, że w małżeństwie jest powiedzmy mąż i żona, a żona ma z innego poprzedniego małżeństwa dziecko, albo mąż ma dziecko z poprzedniego małżeństwa. No i w skrócie mówi się, no, matka już nie macocha, tylko matka, wiadomo, i tak dalej.
Nie, teraz nawet jak ktoś nie jest tym, to... Czy dobrze to tłumaczę? Oczywiście ta pani jest z Partii Pracy, czy... Nie, z Zielonej Lewicy. To jest najlepsza nazwa partii dla takich kandydatów. Zielona Lewica. Dzień dobry, jestem Zielona i jestem z Lewicy. To jest typowy arbuz, nie? Zielony na wierzchu, czerwony w środku. Ludowa Partia Wolności. Jak to brzmi? Ludowa Partia Wolności. Jak można ludowe i wolność do jednej nazwy włożyć? Popierają tą ustawę o tym, że teraz trzeba uznać rodzicielstwo biologiczne. Ale jak można uznać biologiczne rodzicielstwo kogoś, kto biologicznie nie jest twoim ojcem ani matką? Może się okazać, że jest trzech ojców i wszyscy są biologicznie twoimi ojcami, ale nie masz żadnej biologicznej matki. Bo zakładają taką opcję, że trzech gejów będzie wychowywać dziecko, na zmianę oczywiście, i wszyscy będą uznani za biologicznych ojców. Czujecie to? To jest eksplozja mózgu. To jest postęp, moi kochani. No jak pan widzi, to cały czas jest bardzo tak upolitycznione, co mnie bardzo zasmuca. I teraz tak, a propos jeszcze postępów w Stanach Zjednoczonych, Urząd Miejski w San Rafael w Kalifornii zakazał, miejscowość liczy 57 tysięcy osób, więc nie jest to jeszcze jakiś wielki moloch, ale burmistrz Gary Phillips tam rządzi. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy być awangardą w temacie zakazu palenia we własnym mieszkaniu. W San Rafael nie można palić we własnym mieszkaniu, chyba, znaczy w mieszkaniu na pewno nie, w domu też nie można palić, chyba że dom, w którym, twój własny dom, w którym chcesz zapalić swojego własnego papierosa, nie jest połączony z żadnym innym domem, czyli musi być wolno stojącym gdzieś na polu. To, nie wiem, prawdopodobnie jest określenie, ile z twojego domu metrów musi być do domu najbliższego sąsiada. Czyli na przykład Pawlak nie mógłby zapalić, bo mogłoby... Dym mógłby się przedostać do Kargula i wtedy Kargul może oskarżyć Pawlaka, że między waszymi oknami jest jedynie 20 metrów i ten dym się przedostał i on jest biernym palaczem, a przez biernych palaczy 6 miliardów ludzi dziennie umiera na świecie. I drugie tyle kobiet, można byłoby dodać tutaj. I przypominają się słowa pani Śledzińskiej-Katarasińskiej, że prawda, posłowie nie są od... urządzania życia według własnego widzimisię. I pani Śledzińska-Katarasińska jest dzisiaj bohaterem trzeciego odcinka, trzeciego sezonu podcastu Agent Tomasz. Wprawdzie bez wtyczki dzisiaj, dalej jedziemy na rozpędzie i bez sampli, bez dżingli, bez wszystkiego, ale chyba z tego, co czytałem w ostatnich komentarzach, też wam się podoba opcja, gdzie nie ma dżingli, jak się okazało. Taki purytanizm podcasterski też się potrafi sprawdzić. Zostały jeszcze jedna w kategorii tak, kwadrant przepływu głupoty, czyli cztery informacje o głupich pomysłach. I tu w zasadzie są dwie informacje. Ona jest podwójna, bo przed chwilą znalazłem udokumentowanie, czyli wyszłoby na to, że kwadrant przepływu głupoty ma pięć informacji. Ale jest w obu tych informacjach. Obie informacje dotyczą strajków już w Polsce, u nas. W obu tych informacjach uważam, że jest światełko nadziei. Może o tych dwóch rzeczach opowiem w zasadzie jednocześnie. TVP i lekarze postanowili strajkować. Troszeczkę mają inną podbudowę tej moralną tego swojego strajku, bo na przykład lekarze uważają, że przekształcenia im się nie podobają i chodzi o wycenę świadczeń zdrowotnych po przekształceniu szpitali w spółki prawa handlowego, ponieważ okazuje się, że rząd uznał, że zabiegi i wypłaty dla lekarzy itd. Mają tyle, a tyle kosztować, natomiast OZZL, czyli Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, uznał, że to jest za mało. Oprócz tego lekarze próbują wywalczyć dla siebie, jak czytam tutaj za Państwową Agencją Prasową, wywalczyć dla siebie prawo do tygodniowego urlopu szkoleniowego w ciągu roku i możliwości odpisywania od podstawy opodatkowania wydatków na dokształcenie, czyli po prostu kolejne granty, no, w innej postaci chcą różnego rodzaju mieć przywileje. Ale jeśli sobie tak od razu, to nie żebym tu kogoś oskarżał tak naprawdę, bo mi to wisi tak naprawdę. Im więcej będą strajkować i mają odejść. Ta akcja się nazywa Dziękujemy, odchodzimy. Lekarze mają odejść ze szpitali. Bardzo dobrze, będzie większa konkurencja w prywatnej służbie zdrowia. Mi się to, tak jak mówię, jest w tym jakaś nadzieja. Dla mnie to wcale nie jest zła informacja. To, że oni się tam czegoś domagają, to mi to wisi, bo wiadomo, że i tak Arłukowicz im tego nie da, więc w sumie tym bardziej. I nie mogą narzekać, że Arłukowicz jest jakimś tam, nie wiem, chodzi na smyczy Opus Dei, czy co tam gadają o Gowinie, bo Arłukowicz jest lewak z krwi i kości prawdziwy,
Więc czepić się go nie mogą, a i tak im tego nie da tak naprawdę, bo nie po to się zderzaki w samochodzie instaluje, żeby ich nie używać, prawda, jak trzeba. I o co chodzi? Te prawo do tygodniowego urlopu szkoleniowego i możliwość odpisania wydatków na dokształcanie. Jeśli to jest argument OZZL, czyli tych związków zawodowych lekarzy, to ja już to widzę, że jeśli naprawdę ARUG miałby im to dać, to ja już jestem przekonany, że to OZZL za chwilę założy spółkę córkę, która będzie organizować dokształcanie i tygodniowe urlopy szkoleniowe i koszty te właśnie będzie przerzucał na służbę zdrowia po prostu tak naprawdę. I to będą te odpisy. To są te prawa do tygodniowego urlopu szkoleniowego. Tym się wszystkim zajmie związek zawodowy, który nagle okaże się, że jest najlepszym organizatorem do szkoleń różnego rodzaju, które rząd ma tam pokryć. Wiecie o co chodzi? No, na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy będzie to rząd pokrywał, ale Boże ty mój, mamy do czynienia ze związkowcami, wiemy co to za kategoria tak naprawdę. A co do telewizji polskiej, to też oczywiście jest coś takiego. Związki zawodowe Solidarność TVP. Przedziwny taki twór, moi drodzy, istnieje pod hasłem Nie tylko gwiazdy tu pracują. Zgadzam się z tym hasłem, to prawda, nie tylko gwiazdy tam pracują. Chcą zrobić pikietę na 60-lecie naszej cudownej, misyjnej telewizji polskiej, no i będą tam w ogóle robić też niezły Meksyk. Nie wiadomo co, bo mieli wejść na antenę, w ogóle tam miały być, wiecie, miał być jakiś konkurs, ja tu czytam z Rzeczypospolitej akurat fragmencik, miał być konkurs wiedzy o telewizji polskiej, kto to jest Nina Terentiew, no nie wiem co tam. Jan Suzin będzie do wygrania, nie wiem, plakaty, to jakieś bzdury totalne. Jak to w telewizjach jest, to są takie imprezy, które zazwyczaj się tam robi co parę lat, więc nikt nie ma z tym problemu, natomiast TVP, Solidarność TVP chciała tam wejść, zrobić burdę i teraz nas zobaczą, niech nas zobaczą, zrobić coming out, wyjść z tych wszystkich biur i się pokazać na antenie. No to się okazało, że jak się producenci tego show dowiedzieli, to postanowili zmienić miejsce kręcenia tegoż kuriozum ichniejszego, tam śpiewające fortepiany na lodzie i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy przyjdą, wszyscy będą. Stachurski będzie, Maryla będzie, wszyscy będą. I przeniosą się do innego hangaru, do jakiejś tam sali produkcyjnej, gdzie tam Klan czy Złotopolskich kręcą i tam zostanie ta impreza nakręcona. Ale pan Najmoła, który jest szefem związku zawodowego, o tu akurat w rozmowie z dziennikiem.pl znalazłem taki wycinek, powiedział, że przecież nikt nie zabroni pracownikom poruszać się w miejscu pracy. Wszystko może się wydarzyć. Jak śpiewała artystka pewna. Tu już ja dodaję od siebie. Czy ja mogę przewidzieć awarię prądu? Pyta dwuznacznie Najmoła. Taki kawałek dostajemy z dziennik.pl z wywiadu, który udzielił dla tego portalu. No, ja nie sądzę, że pan Jamoła jest w stanie przewidzieć awarię prądu, ale skoro pan Jamoła nie wie, czy jest w stanie przewidzieć awarię prądu, to ja bym na wszelki wypadek podłączył nas do jakiegoś agregatu wolno stojącego, na wszelki wypadek. No, nieźle. Nie, no oczywiście, nie, moi drodzy, ja już tam nie chcę wchodzić w szczegóły, ale miałem sporo do czynienia z publiczną telewizją i jest stwierdzenie, że nie tylko gwiazdy tu pracują w pełni prawdziwe, aczkolwiek każdy pracownik uważa się za gwiazdę. I ilość marnotrawstwa, jakie ja obserwowałem w TVP, a potem wymieniałem swoje doświadczenia z ludźmi, którzy w różnych tak zwanych regionalnych ośrodkach, to jest bardzo nieładna nazwa, nie? Regiony. Regionalnych ośrodkach pracowali, mówili o jeszcze gorszych przekrętach, jeszcze gorszym opownictwie, ale wszystko mówili to tak w kategorii żartu, więc ja nie wiem, czy mówili prawdę. Ja też to zresztą mówię w kategorii żartu przecież. Popieramy tam Solidarność TVP, niech splajtuje cały ośrodek, niech wszyscy podziękują, odejdą od stanowisk pracy i jestem za tym. Któregoś dnia po prostu, jak tylko dostaniecie wypłatę za ostatni miesiąc przepracowany, podziękujcie, nie odnawiajcie kontaktów, wyjdźcie wszyscy z TVP, moi drodzy. Jak tam zostanie tylko Lis z Hanną, czy tam kto inny, moi drodzy, to tak jak piszecie, nie tylko gwiazdy tu pracują. Niech sobie same gwiazdy robią tą telewizję. Zróbcie bunt, moi drodzy. Przeczytajcie Atlas Zbuntowany. Żebyście wiedzieli, jak się buntować. To tyle, jeśli chodzi o kwadrant przepływu głupoty. Znowu podwójna informacja, ale nie, najpierw dżingiel, moi kochani. Dziękuję bardzo. Numer 3. To byłby numer 3 normalnie, gdybyśmy robili takiego agenta jak codziennie. Numer 3 składa się z dwóch fragmentów, bo ja lubię, jak takie te informacje są, wiecie, takie trójwymiarowe. Ta będzie dwuwymiarowa, bo pierwszej kolejności dotyczy tak w ogóle, to jest sen sikorki, nazwałem tą wiadomość. Sen sikorki, bo w zeszłym tygodniu przyznaliśmy nagrodę Świrusa Tygodnia naszemu sikorce, kochanemu, który powiedział, że
przepraszam, że Stany Zjednoczone powinny podwyższyć akcyzę na prąd i w ten sposób zrobić balans budżetu i zachęcić ludzi do oszczędzania energii, co ma przecież przełożenie na tam odnawialne źródła, globalne ocieplenie, straty taty, nie? To wiemy. Sorry, że nie cytuję słowo w słowo, ale cytat ten pana Sikorki został napisany przez niego na Twitterze. Zdjęcie znajduje się na stronie agentomasz.pl pod poprzednim wpisem, czyli pod poprzednim odcinkiem. Czyli ten system nie lubi ludzi. To był odcinek zainspirowany piosenką Bolca. Jak pamiętacie, taki kawałek Szopka. Artysta się nazywał Bolec z Krakowa, świętej pamięci zresztą. Bolec, nie Kraków. To sobie puśćcie kawałek Szopka, Bolec, wpiszcie na YouTubie. Bo to była inspiracja do zeszłego odcinka, o czym nie mówiłem w programie, ale gdzieś tam o tym wspominałem na Facebooku chyba. I teraz tak, sen Sikorki. Prąd wydrenuje nam portfele. Czytamy w artykule Macieja Szczepaniuka. Seria regulacyjnych zmian może, czyli nie musi, podnieść rachunki za energię w 2013 roku nawet o kilkanaście procent. W ubiegły czwartek Waldemar Pawlak, minister gospodarki, podpisał rozporządzenie, które od 1 stycznia 2013 obcina wsparcie dla elektrowni spalających drewno wysokiej jakości, jakie wykorzystuje przemysł drzewny. No innymi słowy, będzie drożej, ok? Jak ktoś nie chce się wkręcać w szczegóły, to tego mówię, będzie drożej. A potem tutaj próbujemy się zastanowić, dlaczego i czy musi. Resort gospodarki postanowił podnieść obowiązkowy udział odnawialnych źródeł w sprzedawanej energii. To są szatańskie dwudziestki tutaj przychodzą cały czas. To z kolei oznacza, że takie grupy, które są skontrolowane przez Skarb Państwa, jak PGE i Tauron, będą płaciły jeszcze wyższe kary, bo te Taurony wszystkie, czyli molochy państwowe tak naprawdę, neomolochy, bo to są firmy, które tak naprawdę wypchnęły prywatne firmy z rynków, czyli to są neomolochy, może to jest dobry tytuł odcinka, neomoloch. Nie, źle się chyba wymawia. I one weszły jakby na miejsce prywatnych firm i teraz robią tam PRL bis. Totalny. I oni mają w nosie to, że będą musieli karę zapłacić i że nie spełniają jakichś tam kryteriów 2020 do roku 2020. W nosie to mają. Premie i tak sobie przyznają, ile chcą uznaniowo. Klucz jest polityczny totalnie. Zresztą wszyscy o tym wiemy, prawda? I teraz się okazuje, że wyśrubowano jeszcze bardziej oczekiwania, czyli jeszcze więcej tych źródeł odnawialnych ma być, wiatrowych i tam w ogóle mniej węgla. Natomiast te wszystkie neomolochy i tak mają to w nosie, bo co najwyżej będą płacić większe kary, bo na pewno nie spełnią tych oczekiwań. Więc nawet tego wymuszonego, że tak powiem, plusu dodatniego nie będzie tam. Oni i tak nie mają zamiaru spełnić tych warunków, będą wyższe kary, a kary zapłaci kto? Użytkownik, czyli człowiek, który ma podłączony monitor, włączony telewizor, włączoną żarówkę, prodisz, sokowirówkę i co tam jeszcze nie bądź, po prostu użytkownik w detalu zapłacimy za to, że te firmy mają w nosie jakieś tam rozporządzenia. A rozporządzenia same w sobie już nie są wcale jakieś rewelacyjne. A, od początku listopada już mają się pojawić podwyżki. Te podwyżki już tutaj znalazłem. Standardowo z roku na rok jest około 6% rośnie prąd. A w tym roku może być jeszcze dodatkowe 20. Szatańska 20, to jest właśnie to. Jeszcze okazuje się, że jest 20 w rosnącym rachunku za prąd. I ja tak w zasadzie to miała być informacja numer 3, aż tu nagle dzisiaj rano znalazłem na portalu RMF-u informację o tym, że nasi posłowie z Platformy Obywatelskiej chyba na złość naszemu... Wiecie co, słuchali tydzień temu agenta. I dowiedzieli się, kto dostał nagrodę Świrusa Tygodnia. Dowiedzieli się, że był to nasz Radosław Sikorka. Znielubili tego Sikorkę, postanowili zagłosować w Parlamencie Europejskim wbrew Sikorce, wbrew Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Ale akurat, kurczę, nie tam, gdzie powinni wbrew zagłosować. Chodziło o odrzucenie 5 i 14 poprawki. Gdzie to było? Ja nie wiem, poprawki do czego tak naprawdę. No dobra, nieważne. No, jakieś kolejne głosowanie, dobra? Kolejne głosowanie nad przyjęciem kolejnego energooszczędnego pakietu w budżecie 2020-2030. Już chyba te nowe budżety będą rozpisywane na 100 lat w przód. I teraz tak, oni odrzucili tą poprawkę, a ta poprawka, jak się okazuje, miała być niby dobra dla nas. I nawet MSZ sugerował, żeby trochę inaczej głosować. Czyli MSZ podsyłał im tego, wiecie, pilota, czy jak to tam
Migalski kiedyś opowiadał, że tak naprawdę ci, co głosują, to nie wiedzą, za czym głosują, tylko oni dostają pilota, dostają ściągę, gotowca i tak mają głosować, bo prawdziwie żaden europarlamentarzysta nie jest w stanie przeczytać codziennie 3000 stron regulacji ze zrozumieniem i z konsultacją prawnika, prawda? No to jest jasne. Więc siedzi sobie taki poseł duch i ten poseł duch, nie że ma na nazwisko duch, tylko jest ghost w tym znaczeniu i wypełnia im te wszystkie rzeczy, dostaje przekaz z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z partii, z centrali, ze zjednoczenia, ze związków, wiecie o co chodzi, z ligi, od działaczy, tam wszystko przychodzi. I tak między innymi MSZ wysłał takiego pilota a propos jak głosować w sprawie tej 5. i 14. poprawki. Nie mam tylko do czego to tak naprawdę ta poprawka dotyczyła, ale chodzi oczywiście o budżet walki z ociepleniem globalnym i ze zmianami klimatu. To nie wiem dokładnie jak ten dokument się nazywał. RMF podaje, poprawka piąta miała znieść niekorzystny dla Polski zapis mówiący o tym, że 20% unijnego budżetu ma być wydawane na walkę z globalnym ociepleniem. 20% unijnego budżetu na walkę z wiatrakami. W tym wypadku akurat oni wiatrakami chcą walczyć z tym globalnym ociepleniem, więc jest trochę odwrotka, ale no, wiecie moi drodzy, to jest cały czas to samo. La Mancha się kłania tutaj całkowicie. Wiąże się to z kosztami przechodzenia na gospodarkę niskowęglową. Brawo! Gratulujemy naszym posłom. Oni prawdopodobnie znowu odnieśli się do tego, co Iwona Szefina Śledzińska-Katarasińska z Obywatelińskiej Platformińskiej, prosto z Mińska, Śledzińska, powiedziała o tym, że właśnie ona nie jest, posłowie nie są od tego, żeby ustalać jakieś tam ich życie obywateli według własnego widzimisię. Ja nie wiem, czy oni dobrze zrozumieli panią Katarasińską. Może próbowali, może stwierdzili, że nie ugną się pod wolą MSZ-u. Może rzeczywiście Sikorka stracił nieco w ich oczach autorytetu po zeszłotygodniowym agencie, gdzie jego popiersie zasiliło i zaktualizowało bazę świrusów. Jego wspaniała wypowiedź. Posłowie Platformy, jak tutaj jeszcze jak podaje RMF, posłowie Platformy Obywatelskiej nie wiedzieli także, jakie stanowisko przyjąć w głosowaniu nad rezolucją w sprawie budżetu na lata 2014-2020. Połowa delegacji najpierw wstrzymała się od głosu, a potem poprosiła o korektę i zagłosowała na tak. Premier Donald Tusk wezwał Jacka Protasiewicza, szefa delegacji Platformy Obywatelskiej, do złożenia wyjaśnień. W zasadzie to powinna, kontynuacja Atlasu powinna się nazywać Tusk zbuntowany, nie? Bo Tusk się zbuntuje, zmruży oczy i powie... Wodo, przestań kapać, albo tam, nie wiem, Johnny Godsonie, zagłosuj po mojemu, mam ku temu tam jakieś tam, już ja ci Iwonę wyślę, gdzie Tusk nie może, tam wyślę Iwonę Katarasińską, Śledzińską. Dobra, bredzę trochę, bo się rozpędziłem. To była informacja numer 3 a propos energetycznych przygód, że tak powiem, naszych posłów z PO i z LSD i z czego to oni tam byli. No głównie Pawlak zrobił jedną rzecz. A tutaj jeszcze znalazłem wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak. To jest coś takiego, co kiedyś było w przekroju Prosimy nie powtarzać. To jest takie zdanie, które niby ma sens, ale jak się je czyta, to nie ma sensu, ale jak się już, jak się umieści je w rubryce Prosimy nie powtarzać, to każdy wiadomo, że przeczyta 5 razy i za każdym razem wynika z tego zdania inny sens. I takie zdanie, takim zdaniem uraczył nas Mieczysław Kasprzak, wiceminister gospodarki. Powiedział: koniec wsparcia dla spalania pełnowartościowego drewna oznacza, że elektrownie utracą część dopłat przysługujących producentom zielonej energii, bo na rynku brakuje innych rodzajów biomasy, którymi można by zastąpić drewno. Numer 2. Na dwie ostatnie informacje dzisiejszego agenta zostajemy w Polsce. Komisja Europejska wymyśliła sobie, że będzie od nas pieniądze brać w ogóle i karać nas będzie. To się bardzo łączy z poprzednimi doniesieniami a propos głosowań o globalne ocieplenie, szatańskie dwudziestki, wiecie o co chodzi. Państwowa Agencja Prasowa podaje taki newsik. Komisja Europejska będzie nas karać za niewdrożenie dwóch dyrektyw, energetyczną i dotyczącą opłat lotniskowych. I jak przeczytałem nagłówek tego doniesienia, tej dobrej informacji, to wiecie co, on się troszeczkę tak zmieszał mi z innymi rzeczami, które już... A, znowu jakieś kary, no Boże, wiadomo, co to taki... No. To wiecie, jakby nie, w ogóle mnie to nie zafascynowało. Natomiast okazało się, że my przez niewdrożenie tych dyrektyw nie tyle, że zapłacimy 160 tysięcy euro dziennie Komisji Europejskiej. Jak zacząłem się przyglądać, to nawet 159.
Więc to już brzmi lepiej, no, prawda? To bez przesady. 160 tysięcy euro dziennie, a 159 tysięcy, no to jest jednak spora różnica dla zwykłego emeryta. Ale okazuje się, że te dyrektywy to były jakieś w ogóle wspaniałe, wolnorynkowe manifesty wręcz, można byłoby powiedzieć, ekonomiczne, że my nie wprowadzając ich właśnie pogłębiamy jakiś białoruski zamordyzm i uciekamy przed konkurencją. Pierwsza rzecz, niewdrożona dyrektywa energetyczna pozwalająca na otwarcie rynku energii na konkurencję. Komisja żąda 84 tysiące euro, 75 tysięcy euro za niewdrożoną na czas dyrektywę dotyczącą opłat lotniskowych. Rząd w Warszawie może jeszcze uniknąć kary, jeśli to czas orzeczenia, nadrobi zaległości, poinformuje o tym Brukselę. Nasz kraj jest na ostatnim miejscu we wspólnocie, jeśli chodzi o wdrażanie na czas unijnych dyrektyw. Jak się okazuje, pierwsza dyrektywa dotycząca otwarcia rynku energii właśnie polega na tym, żeby te neomolochy mogły coś w świecie, żeby ktoś im zagroził, ale niestety nasza partia jest probiznesowa, nie prorynkowa, którą to różnicę tłumaczyłem wielokrotnie w poprzednich odcinkach. Więc ona robi biznes na molochach, a nie na rynku. Gdyby była rynkowa, to by wprowadziła z przyjemnością dyrektywę unijną o konkurencji, o otwarciu rynku i tak dalej, ale ona jest probiznesowa, więc robi moloch, robi biznes, a nie rynek. To jest różnica. Co dalej? Komisja Europejska 80 tysięcy, to się nazywa liberalizujących rynek elektryczności. Żeby nie musiał być plus i minus w gniazdku, tylko dwa plusy na przykład, no bo tak po europejsku wtedy jest. Wymuszenie na polskich władzach liberalizacji rynku energii oznacza niższe rachunki za elektryczność. Bruksela wielokrotnie zwracała uwagę w Warszawie, że konkurencja między dostawcami prądu w Polsce jest bardzo mała, a ceny prądu są za wysokie. No, moi drodzy, posłowie dostali po płycie Misesa. Mamy prawo mówić o nich idioci, mafiozi, mamy do tego pełne moralne prawo. Druga rzecz, chodziło o opłaty lotniskowe, które dokładnie na tym samym się opierają. To jest też dyrektywa, która w zasadzie wymusza wolność, można byłoby powiedzieć, przynajmniej no, troszeczkę popycha klocek w kierunku wolności gospodarczej. W obu przypadkach Bruksela występuje w interesie konsumentów, jak podaje RMF. Dziennikarz RMF znalazł, Bruksela pozywa także Polskę do Trybunału za to, że spóźnia się z przyjęciem przepisów o interoperacyjności kolei. To jest dokładnie ta sama kwestia. Nie wystarczy PKP podzielić na 15 tysięcy podspółek, firm, córek, żeby udawać, że mamy jakąkolwiek konkurencję na polskim rynku. Ostatnia informacja. W zasadzie ja nie wiem, czy powinienem się w ogóle takimi tematami zajmować, jak Stadion Narodowy. Bo w zasadzie tylko i wyłącznie jest to temat wałkowany przez wszystkie media mainstreamowe. Na takim portalu sportowym Weszło znalazłem bardzo fajny artykuł, który wreszcie podsumował to, co słyszeliśmy już w wielu faktach, w wielu wiadomościach, w wielu teleekspresach i tak dalej. Mecz piłkarski Brazylia-Japonia kończy się dla Wrocławia finansową stratą 800 tysięcy złotych. Wcześniej, jak pisze portal Weszło, podobne doświadczenia, negatywne doświadczenia było z Polish Masters i koncertem Queen. Łącznie na tych dwóch imprezach Wrocław wtopił 10 milionów, czyli weszło 10 milionów złotych. Walka Adamek Kliczka, koncert George'a Michaela, pokaz Monster Jam 1,5 miliona, więc tu trochę mniejsza strata. Jej, tu super, wyszło na nasze, jest mniejsza strata. Gdańsk podsumował koncert Jennifer Lopez, wyszło 1,5 miliona w plecy. Weszło 1,5 miliona w plecy, powinno być, bo to jest portal Weszło. Straty przynoszą stadiony, gdy stoją puste, ale jeszcze większe straty, gdy coś się na nich dzieje. Stadion Narodowy też nie dość, że nie zarabia na siebie, to jeszcze przynosi wstyd, jak mówi Weszło. Nie wiem, ja jestem dumny z naszego stadionu. Stadion Narodowy kosztuje nas 18 milionów rocznie, a może nawet czasami do 30, jeśli organizowane są na nim imprezy. Do tego jeszcze trzeba dodać 12 milionów strat we Wrocławiu. Nie, podsumowują Wrocław, nie Warszawę, przepraszam. Wrocław 12 milionów strat rocznie sam stadion plus koszty utrzymania. Nie, kosztów utrzymania nie ma w tych 12 milionach. To jest wspaniałe, to jest cudowne. Ale nie, Boniek został szefem teraz, tak? Ja słyszałem. No, świetnie, wreszcie dobrze wygadany na swoim miejscu. Wreszcie działacz na swoim miejscu. To jest... Na pewno się dużo zmieni. Już ja to widzę. Po prostu wraz z Bońkiem przyjdzie w ogóle nowa era.
Nie zaglądałem. Serio, Boniek? Coś mi tak mignęło. Moi drodzy, w ogóle się piłką nożną nie przejmuję, więc może Boniek, może ktokolwiek inny. Wszystko mi to jakby to jedno całkowicie. I teraz tu okazuje się a propos może już nie tyle PZPN-u, co samego stadionu, to ten nasz stadion narodowy jeszcze potrzebuje jakichś 34 milionów złotych, żeby go skończyć. Znaczy wiecie, to już jest nic, bo on tam miał ile kosztować? Miliard, potem że 2 miliardy, potem że 1,5 miliarda, nie? Na początku miało być 1,2 miliarda chyba, coś takiego. Więc teraz jak brakuje 34 milionów, moi drodzy, no to przepraszam, no to kto już... Serio? To już 34 milionów wam szkoda? No serio, robicie z tego wielkie halo? Rzeczpospolita robi o tym artykuł taki, jakby nie wiadomo ile tam trzeba było pieniędzy władować. Nie podają kosztu utrzymania tego obiektu. Ale czytałem sobie o tym Narodowym Centrum Sportu. Nie? To jest taka nazwa jak Bank Rezerw Federalnych. Ani bank, ani rezerw, ani federalnych. Tutaj Narodowe Centrum Sportu okazuje się, że ani nie jest centrum, ani nie jest sportu, ani nie jest narodowe. To jest dokładnie to samo. Nie? I tam jaja jakieś straszne, bo wiem, że teraz bardzo się czepiają naszej jedynej pani minister, ministerki, która zna język angielski. Tak ponoć słyszałem, że tylko pani Mucha zna język angielski z polskich ministrów. To by się zgadzało, bo chyba Radek Sikorka to tak duka, nie? Po angielsku tam za dużo nie ten. Chyba w ogóle ten. Wysyłkowo dostał ten dyplom. Nie, no przecież Sikorka dobrze gada po angielsku, co wy opowiadacie. No i było z Kaplerem, były jakieś jaja dotyczące Kaplera, wiadomo. Jeszcze niedawno nawet na Discovery widziałem wywiad z nim, sprzed 2 lat chyba, jak chwalił się, jak wspaniały stadion budujemy w Polsce. To dopiero gdzieś niedawno na Discovery leciał dokument o tym, jakie konstrukcje powstają na świecie i był pan Kapler, który po angielsku bardzo dobrze mówiąc, sensownie, dobrym angielskim, dobrą angielszczyzną, tłumaczył, że to jest wspaniały stadion, będzie miał świetną wyporność i różne takie rzeczy. W przeciwieństwie do Rafała Kaplera, jak pisze Rzeczpospolita, Rafał Wojtaś i Janusz Kubicki, czyli ci nowi szefowie tego NCS-u, tak mam to rozumieć? Wojtaś jest prezesem, tak? Oni nie mają przygotowania menedżerskiego, jak pisze Rzepa. Są inżynierami budownictwa. No to chyba dobrze, nie? Wojtaś jest specjalistą od mostów. Podkreśla Rzeczpospolita, tak jakby chciała z tego zrobić jakieś oskarżenie. Ale jak sobie przypominam, że Donald Tusk mówił o pani Musze, że ona jest taka oblatana w angielskim i że jedyna w całym ministerstwie zna język angielski, to ja sobie wyobrażam tą kwestię taką, że ona powiedziała, kurczę, potrzebujemy nowego prezesa Narodowego Centrum Sportu. Ale i potem dodała, że on musi być... Wiecie, on musi być świetny, on musi być cool, on musi być biznesowo w ogóle przygotowany i on w ogóle musi być most educated. I prawdopodobnie poszło hasło most educated, które puściła pani Mucha i jakaś dziewczynka, która nie zna angielskiego, no bo jak już założyliśmy, ufamy naszemu premierowi Tuskowi, jest jedyną muchą w ministerstwie, która zna język angielski. To jak pani sobie ta asystentka napisała most educated, no to się pisze most educated, nie? Czyli musi się znać na budowie mostów. I dlatego wybrali Wojtasia. To jest moja teoria spiskowa. Most educated. I dlatego Wojtaś jest inżynierem budownictwa, specjalistą od mostów. Jest wyedukowany w mostach, czyli most educated. Czy to jest takie trudne? No dobra. Stadion kosztuje i włożymy w to, zapłacimy, jak mówił Stanisław Tym w Misiu. Zapłacimy, stać nas. To jest żywotny dowód na to, co potrafimy. Pokazujemy niedowiarkom, tak jak Nobel dla Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, czy tam kogo innego, Rompuya, Barroso i innych maoistów, którzy dostali nagrodę pokojową na pocieszenie tego, że za rok już ich organizacja nie będzie istnieć. No oczywiście, tak jak w zeszłym tygodniu mówiliśmy o szpitalu w Łodzi, ja tam się pomyliłem, tu rzeczywiście jeden ze słuchaczy słusznie zwrócił mi uwagę, że to nie był Urząd Miejski, tylko Uniwersytet Medyczny, tak? Albo UM i nigdzie nie było wytłumaczenia tego skrótu w gazecie, więc ja bardzo przepraszam, rozpędziłem się, to prawda, w zeszłym razem mówiliśmy o jakimś tam kanclerzu i tak dalej, UM, to nie był Urząd Miasta, tylko Uniwersytet Medyczny.
najprawdopodobniej, na 75%. Przepraszam, rozpędziłem się, UM skojarzyło mi się z Urzędem Miejskim. To robię poprawkę do zeszłego tygodnia, ale w zeszłym tygodniu mówiłem o tym szpitalu, który budują 40 lat i ileś miliardów to kosztowało. Nikt nie wie, kiedy można to otworzyć, a być może nigdy tego nie otworzą, bo okazuje się, że on już nie spełnia żadnych norm i w ogóle tam w środku stalaktyty rosną w piwnicy. Coś podobnego jest z naszym stadionem. Tu też w tej samej Rzeczypospolitej od razu jest cała sekwencja, cała wyliczanka tego, ile co jeszcze będzie kosztować. Są usterki, nieprawidłowości stwierdzone podczas odbioru. Oficjalnie odbiór jest nie podpisany. NCS nie podpisał z wykonawcą stadionu protokołu odbioru końcowego. Nie nastąpi to w ciągu najbliższych miesięcy, ponieważ lider konsorcjum złożył wniosek o upadłość i wystąpił z pozwem na 400 baniek roszczeń wobec NCS tytułem niezapłacenia za roboty dodatkowe. Tak więc, no i potem jeszcze rzepa też podaje tą tezę, że kiedy imprezy są organizowane, koszty rosną dwukrotnie. Co tam jeszcze? 17-18 milionów roczny koszt utrzymania. Tak, to według tego. 15 milionów w przyszłym roku podatek od nieruchomości wyniesie. No chyba, że nagle się okaże, że właścicielami gruntów jest ta rodzina, o której pisaliśmy też, o której mówiłem też w którymś z kolejnych agentów, etc., etc. Tak więc, moi drodzy, no ten stadion otwiera oczy niedowiarkom, którzy nie wierzą w to, jak drogo może kosztować stadion. Udało nam się. No jak pan widzi, to cały czas jest bardzo tak upolitycznione, co mnie bardzo zasmuca. Moi kochani, kończymy dzisiejsze wydanie Agenta bez prądu. Po raz kolejny odniosę się do zeszłego tygodnia. Jeśli zależy wam tylko na informacjach, to bardzo wam dziękuję za uwagę. Natomiast wszystkim tym, którzy w zeszłym tygodniu też zostali na ostatnie 5 minut odcinka, żeby wysłuchać mojej prośby o pomoc, chciałbym bardzo podziękować, co zresztą uczynię zarówno obiecanymi gadżetami, które są jeszcze cały czas, możecie zobaczyć, co to są za gadżety, obiecane w akcji zbiórka 4000 zł na postawienie studia, czyli serwer plus laptop, ale wiadomo, że głównie laptop, bo to jest największy koszt. Moi kochani, suma 4000 zł została osiągnięta. Nie pamiętam, czy to była noc ze środy na czwartek, czy jakoś tak. Też nie mogłem monitorować tego na bieżąco, bo jak wiecie sami, właśnie dlatego zbieram, żeby móc takie rzeczy monitorować. W każdym razie parę osób, po tym jak już było 4000, jak ja już na stronie agentomasz.pl ogłosiłem, pokazałem fajerwerki, że już mamy 4000 zł, jeszcze parę następnych osób wpłaciło jakieś pieniądze, różne sumy, 10 zł, 20, 30, 50. Wszystkie te osoby, które już przekroczyły tą czwórkę, dostały ode mnie maila z hasłem, że jeśli, mój drogi kolego, wpłacałeś, bojąc się, że ja nie dojdę do czwórki, to informuję cię, że doszedłem, a nawet przekroczyłem. Wszystkie te osoby odpisały mi hasłem, że nie, chcemy, żeby te pieniądze zostały, mimo tego, że jest tego 4300 czy 4400, jakoś te okolice w tym momencie będą. Przyznam, że nawet dzisiaj nie zaglądałem, ale to są te okolice, bo wiem, że dzisiaj od rana chyba żadna wpłata nie płynęła, bo już tak naprawdę nie musi wpływać. Oczywiście, jeśli ktoś z was stwierdzi, że interesują go gadżety, które wystawiłem na tą akcję i powie, o, podoba mi się, że tu za 30 zł jest audiobook i jakiś lektor do filmu, czy film z lektorem, czy coś, to na to możecie to zrobić. Ja jeszcze troszeczkę, dopóki nie podstawię tego komputera, to jeszcze będę tą akcję trzymał taką, wiecie, półotwartą. Bo wiadomo, że z każdą, nie wiem, stówą, powiedzmy, będę bliżej lepszego sprzętu, ale tak naprawdę to jest niuans. To jest już totalny niuans. Najważniejsze jest to, że to zostało dokończone, prawie 60 osób wzięło udział w tej zbiórce, prawie 60 osób, już nie powiem kto ile wysłał, bo to jest nieważne, bo bywały wręcz jak dla mnie bardzo nieskromne wpłaty, nazwę to w ten sposób, znaczy były bardzo duże, za które gigantycznie dziękuję i to są osobna korespondencja z tymi osobami. Ale to, że 60 osobom chciało się otworzyć swoje konto bankowe, wejść na internet, tam kod z SMS-a wpisać, bla, 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 to jest gigant, że tak szybko zareagowaliście na to, że ten program potrzebuje laptopa. Nie tylko po to, żeby mnie było słychać, bo dzisiaj też mnie słychać, tylko po to, żeby on brzmiał tak jak zawsze, żeby mogły na nim powstawać filmy i inne produkcje, które będą powstawać w przeciągu najbliższych miesięcy i lat też, jakby nie było, bo to jest przecież sprzęt na parę lat do przodu, typu audiobooki, o których będę mówił w kolejnych audycjach, które będą powstawać. Bardzo duże projekty, bardzo kilka naprawdę dużych, odważnych rzeczy, takich w skali płyta dla posła, jeśli nie więcej, do których to są konieczne, do których ten sprzęt jest konieczny, plus masę rzeczy, których do tej pory nawet na starym sprzęcie nie mogłem robić właśnie z powodu ograniczeń narzuconych przez brak sprzętu. Więc to, że tyle osób tak szybko odpowiedziało, jest po prostu gigantyczne. 4000 zostało osiągnięte, 4000 zostało przekroczone.
Jak komuś się jeszcze podoba, jak ktoś chce jeszcze wrzucić piątaka, bo podoba mu się jakiś tam warunek, który jest na tej akcji, zapraszam bardzo serdecznie. To się nazywa Budujemy Studio na stronie agentomasz.pl. Ja nie pogardzę żadną dyszką więcej, która miałaby wpaść tak naprawdę, ale mówię już to bez jakiejś wielkiej romantycznej zadziory po prostu, bo tak naprawdę cel został osiągnięty. Teraz tylko trzeba w jak najbardziej ekonomiczny i najlepszy sposób zakupić, wybrać, skompletować ten konkretny sprzęt i postawić go na biurku i odpalić. I to niestety może zająć jeszcze parę tygodni. To może być o wiele trudniejsze, jak się okazuje, niż zbiórka, która zajęła ile? 4 dni? W 4 dni zebraliśmy całą sumę, która była potrzebna. Tak więc, wow, ja jestem pod gigantycznym wrażeniem, moi kochani, strasznie wam za to dziękuję. I pomyślałem, że oprócz tych gadżetów, które są w tym momencie na którymi was, że tak powiem, zwabiłem do tej zbiórki, jeszcze coś muszę dostroić. Ja myślałem, że ta akcja będzie trwać 2 tygodnie i będzie wpadać po 20 zł dziennie i potem jeszcze będzie brakować i potem jeszcze będzie coś i jeszcze będzie trzeba to lepić i łączyć z czymś innym, a tu się okazuje, że był taki genialny strzał. Tak więc w podziękowaniu cały czas kombinuję, jaki jeszcze wszystkim 50, prawie 60 osobom jeszcze jakiś gadżet chcę zmajstrować, ale to już prawdopodobnie jak ten sprzęt po prostu stanie na meblu, że tak powiem, jak już będę miał go fizycznie przed sobą, kiedy będę mógł naprawdę coś na nim wyprodukować. To tak słowem podziękowania. Dziękuję też bardzo, bardzo mocno dziękuję też za wszystkie dobre rady, które dostałem. Żałuję, że większość z nich się nawzajem wykluczała. Ale tak mówiąc, bardzo się dużo nauczyłem o komputerach w ogóle, słuchając waszych rad, przyznam szczerze, ja tylko wiem, jak zrobić program, ja nie wiem, jak stawiać system i no, system też jeszcze postawię. Ale nie wiem, czym się różnią podzespoły w dzisiejszych, najnowszych komputerach, czym się różni ten od tamten, no, o co chodzi w tej cyferce czy w tym symbolu. Natomiast wiem, że wszędzie, z kim nie pogadam, pojawia się hasło Lenovo, czyli ten dawny IBM i to jest rzecz, która pojawia się wszędzie, w każdej rozmowie. Znaczy jeden mówi kup sobie Asusa albo Lenovo, drugi mówi kup sobie Della albo Lenovo, trzeci mówi kup sobie Maca albo Lenovo. To tak jakby Lenovo pojawiało się zawsze wszyscy, niezależnie od tego, czy są wyznawcami, fanboyami, jak to się też dowiedziałem ładnie mówi, Della czy Lenovo, czy Asusa, czy HP, czy kogokolwiek, zawsze mają w tak zwanej, jak Tusk mówił, ciepłej pamięci firmę Lenovo. No to jest dla mnie bardzo, bardzo duży trop na przykład i już sporoma słuchaczami tej audycji wymieniłem większą ilość maili a propos tego, jaki konkretnie Lenovo i co dalej i jak to ma wyglądać. Więc moi kochani, coś na pewno stanie coś, co spokojnie pokryje na dzisiejsze zapotrzebowanie tego podcastu i mam nadzieję, że przez 2 lata technologia tak nie pójdzie, tudzież oczekiwania względem podcastów nie skoczą tak w górę, żeby tego typu komputer miał tym oczekiwaniom i wymaganiom nie podołać. Mi się wydaje, że to jest oczywiste. Na dzień dzisiejszy jestem bez sprzętu, dzięki czemu dużo czytam. Nie, dobra. Kończąc temat na dzisiaj wiadomości. Dzisiaj dominowała Libia bezwzględnie oraz nieudacznictwo Platformy Obywatelskiej. Szkoda, że ten temat dominuje nie tylko w agendzie, ale też w naszym życiu codziennym. To jest pewna przykrość, którą jest dane nam znosić. Kto jeszcze nie czytał Atlasu Zbuntowanego, natychmiast do księgarni po Atlas Zbuntowany wchodzić na w jakiekolwiek strony znajdziecie, gdzie na internecie można Atlas Zbuntowany kupić taniej, to wrzućcie najlepiej na Facebooka Tomasza Agencki, żeby inni ludzie, którzy oglądają na Facebooku mój profil, subskrybują moje wiadomości, też zobaczyli, że można kupić gdzieś taniej i akurat na tym skorzystają i kupią sobie Atlas Zbuntowany. Moi drodzy, idźcie jeszcze w tym tygodniu, jeśli nie czytaliście tej książki, jeśli nie macie dostępu do tej książki, idźcie do biblioteki, idźcie do księgarni, do Empiku, gdziekolwiek, kupcie sobie Atlas Zbuntowany i przeczytajcie tą książkę. Naprawdę, to jest coś, co w ogóle totalnie na tak jestem. Wow, jestem zachwycony tą książką i chciałbym zrobić audiobook z tej książki. Po prostu czytam ją z takim wrażeniem, że to by się świetnie robiło, ten audiobook. Po prostu to było coś niesamowitego. Mam nadzieję, że nie jest to nasz ostatni program przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, przed wyborami prezydenckimi, ponieważ za tydzień chyba będzie już ostatnia okazja, żeby się spotkać. Mam nadzieję, że tak jak w tym tygodniu będę mógł grzecznościowo skorzystać z laptopa i za pomocą tego właśnie sprzętu nagrać audycję i wysłać ją na serwer. Już niedługo, moi drodzy, już niedługo wróci agent w pełnej krasie, w pełnej formie. A do tego czasu wolności i sukcesów. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Zajrzyjcie na agentomasz.pl. Hej!